Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu ma nabrać nowego blasku. Jeśli miasto uzyska dotację z Ministerstwa Sportu, stadion po modernizacji będzie spełniał wymogi stawiane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, tak aby mogły się u nas odbywać ważne wydarzenia sportowe nawet na poziomie międzynarodowym. Teraz Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu wygląda właśnie tak i nieco brakuje mu do poziomu międzynarodowego. Władze miasta chcą, aby spełniał on jakościowe wymagania, tak aby lekkoatleci, których w Raciborzu nie mało, mieli gdzie się rozwijać i ustanawiać nowe rekordy. To, czy zostanie wyremontowany, w dużej mierze będzie uzależnione od tego, czy miasto otrzyma dotację z Ministerstwa Sportu. Taki wniosek na taką dotację już złożyliśmy. Dotacja będzie wynosić wynosić 50%, oczywiście o ile się uda. I jeżeli taka dotacja zostanie przyznana, wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to miasto będzie myśleć i działać w tym kierunku, żeby to miejsce zagospodarować na nowo. Oprócz tego, że składany jest wniosek, niezbędna jest dokumentacja projektowa. Ta dokumentacja projektowa jest już w urzędzie wykonywana. W jednym z wywiadów między innymi raciborska biegaczka Justyna Święty przyznała, że taki stadion znacznie ułatwiłby jej pracę i nie musiałaby tak często wyjeżdżać na treningi do Katowic. Racibórz od dawien dawna słynie z lekkiej atletyki. Mieszkańcy miasta mogą podziwiać chociażby Justynę Święty, Artura Nogę, którzy w jakiś sposób przecież tutaj wychowywali się, w jakiś sposób zdobywali te swoje szlify sportowe. I dlatego chcielibyśmy, aby pojawiła się właśnie nowa bieżnia, pojawiła się rzutnia, wszelkie inne rodzaje tych urządzeń sportowych, które są niezbędne na stadionie lekkoatletycznym. Nowy stadion musiałby spełniać wymagania nie tylko Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ale również naszych lokalnych środowisk sportowych. Dlatego już w tym miesiącu będzie poddany szerokim konsultacjom. Pierwsze spotkanie wszystkich zainteresowanych rozwojem sportu w naszym mieście odbędzie się 13 kwietnia w środę o godzinie 16 w sali zegarowej Urzędu Miasta Racibórz.